Dzień dobry moi drodzy, widzicie, patrzcie jaki mam kurczę daszek tutaj. Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta i dzisiaj będzie dosyć znowu ciekawy odcinek, ponieważ dostałem kolejne, tym razem dwa zadania od chłopaka, dziewczyny. Nie mam pojęcia moi drodzy kto to jest, ale dostałem kolejne dwa zadania i dzisiaj się będzie działo, dzisiaj będzie ostro moi drodzy. Bardzo dobry odcinek dzisiaj będzie, ciekawy mam nadzieję, zresztą zależy jakie on zadania dał. Ale omsknęło mi się oczko i muszę zabrać elytrę, której nie mam, mam w skrzynce, zaraz pójdziemy do domku. Moi drodzy, oczywiście mam nadzieję, że każdy subskrybuje kanał. Nie poproszę dzisiaj o lajki moi drodzy, dzisiaj subskrypcje moi drodzy. Kto nie subskrybuje kanału, mam nadzieję, że teraz każdy to zrobi. A na pewno jest bardzo dużo takich osób, także zasubskrybujcie, jeżeli wam się odcinek spodoba. Kurde, nie jestem przyzwyczajony z czapą, ale się przyzwyczaję. Tak jeszcze tak prawie 20 dni moi drodzy z czapką, a potem se pójdę do fryzjera i będzie fajnie. Ale będę wyglądał kurczę jak taki długowłosa. Moi drodzy, lecimy. Dzień dobry, jesteśmy w domku. Przede wszystkim co muszę zabrać moi drodzy, co muszę zabrać? Muszę zabrać sobie elytrę. Gdzie mamy elytrę? Gdzie ja zostawiłem elytrę? Tutaj mamy, o i tu mamy cały zestawik moi drodzy, bo to się przyda. Z czego co widziałem, to wiem co mniej więcej będziemy robić, bo już widziałem, a chcę jeszcze, no ale na odcinku nie będę wam spoilerował, zaraz tam pójdziemy moi drodzy. Tabliczki oczywiście są w tym samym miejscu, gdzie ją wcześniej dam, ale zaraz wszystko moi drodzy wam pokażę. Mapa do ukrytego skarbu, a to są mapy, które już po prostu znaleźliśmy, te skarby znaleźliśmy oczywiście. Tutaj mamy, aha, okej, okay. To mi się nic nie przyda, w ogóle mam ciekawe itemy w tych skrzynkach, tak jakoś teraz patrzę. Kurczę, nie wiem, nawet nie zerkałem jakoś w nie, ale dobra. Moi drodzy, jesteśmy oczywiście w mojej tajnej, starym domku i idziemy teraz do miasta. Moi drodzy, zmiany są znowu konkretne i martwi mnie to strasznie. Zaraz zresztą wam pokażę o co chodzi, bo kurczę, niestety to już widziałem i reakcja nie będzie naturalna, dlatego chcę wam powiedzieć, że już to widziałem. No, tutaj się nic zmieniło, moi drodzy, tu jest wszystko na razie zielone, ale zaraz, gdy wam pokażę coś kurczę konkretnego, no to będzie przykrość niesamowita. Tutaj nic nie ma, okej. Jak widzicie, dzieje się. Moi drodzy, zaczyna się, ja się czuję jakby tu była epidemia tutaj naprawdę, koronawirus tu, czarno-czerwony wirus tutaj w Palionowicach jest. Ten domek musiałem, kto oglądał ostatni odcinek, widział, musiałem zniszczyć ostatnio ten domek niestety i został zniszczony zresztą, jak widzicie, on sobie tutaj mieszkał bez po prostu dachu i no, ale jakoś żyje. Dajesz radę? Fajnie, cieszy mnie to, superancko. Także, no jest ogólnie nieciekawie, moi drodzy, tam są tabliczki, zaraz je pokażę, ale chcę wam pokazać, że, o mój Boże, moi drodzy, nie wiem czy ta choinka nawet, nie wiem czy ona nie była zielona, ale patrzcie co się tutaj dzieje. Tutaj mamy całe powoli czarne. Na szczęście z tego co patrzałem, to tylko z tej strony na razie. Tu z tych stron nic nie ma. Zresztą czekajcie, po co elytrę mam, to sobie kurde polecę, bo o Jezu. No sobie polecę i będzie prościej, nie? O, ekstra. O i tu jest kawałek już. Zaraz wam wszystko pokażę, moi drodzy, o co chodzi. Jak widzicie, nasz wieżowiec, drapacz chmur, moi drodzy, jest tutaj bezpieczny w miarę. Bezpieczny, bo no bezpieczny po prostu, no tylko że zmienia się powoli, moi drodzy. Jak widzicie, tak jakby to takie zarażone było i powoli coraz bardziej to będzie czerwono-czarne, zresztą wam pokażę też co tam pisze. I martwi mnie to, bo zrobiłem zadania, on mi napisał, zrobiłem zadania moi drodzy, które miałem robić, czyli na razie jedno miałem tak naprawdę. I zrobiłem te zadanie, przecież miałem robić zadania i nie miało się robić czerwono, a zrobiło się. Była taka umowa z nim, że jakby robił zadania, to nic czerwonego się już nie będzie robić, tylko się będzie bardziej zielono robić. W sensie bardziej te ja będę się zmieniać. Ale że zrobiłem zadanie i to jest czerwono-czarne znowu, a znowu w sumie to nie było właśnie, to mnie martwi. Nie wiem co teraz mam zrobić. Od środka to jest wszystko ok, tylko z tej strony jak widzicie. Teraz nie wiem widzowie, co mam zrobić, bo nie wiem co ja mam teraz robić, bo on mówi jedno, a robi drugie. Także jakoś trzeba będzie się z nim dogadać. Ok moi drodzy. O kurde, tego nie zauważyłem. O nie, wy to widzicie? Moje owieczki wszystkie. Nie, moje wszystkie owieczki, dlaczego? Okej, okay. Nad twoją farmem ze zwierzętami jest parę o Boże, czyli tam są potwory w tym czarnym. Będą musiał zabijać. Musisz je wszystkie zabić. To, a to co z nich wypadnie, wrzuć. Ale tego naprawdę nie widziałem, tego na to nie zwróciłem uwagi. Do skrzynki poniżej. A drop z potworu. Aha, czyli rzeczy po prostu, które wydropią z potworków. Czyli rzeczy, które po prostu, które wydropią z potworków, mam wyrzucić do tej skrzyneczki, które wszystko tam, nie wiem co tam w ogóle jest, jakie tam są stwory, że tam jest, nie wiadomo co tam się kryje. Okej, okay. Czyli to jest pierwsze zadanko i na razie zróbmy te i potem przeczytamy te, okej? Okay? Pewnie już czytali się drugim kątem oka. Wbijamy moi drodzy już tam, ale... Ej, nie było ich na mapie widać wcześniej. Nie było ich na mapie wcześniej widać i nie było słyszeć syczenia. One się zbugowały czy co? Ja tutaj byłem i nie było... No cicho słychać, ale tego nie słyszałem. I na mapie też nie widziałem ich. Co jest grane? Jakby się nagle co? Zabiję wszystkie. O Jezus, to są pająki, ile ich jest. Przychodzę tu i nagle są. Nawet byłem tu i nie słyszałem ich. Co jest grane? Dobra,
Zabijamy je w takim razie. Czekajcie, tu są. Kurde, ale dużo ich jest, ale oni nie atakują mnie, przecież dzień jest, no. Nie będą mnie atakować. Co ty tu robisz, Stefan? Stefan, co ty tu robisz? Czemu ty tu jesteś? Andrzej, idź stąd. Idź stąd, uciekaj. Andrzej, jak cię mam uratować? Andrzej, czekaj. Nie, bo one uciekną. Jest specjalnie on tak zrobił, że nie mogą uciec chyba. Faktycznie, nie uciekną te pająki. Dobra, no muszę je zabić, a jak zaatakuję jednego? Nie, no, tylko jeden mnie atakuje, dobra. To robimy atak masowy, czekajcie, ja wszystkie zaatakuję. Dawajcie, wszystkie. Niech się wszyscy na mnie rzucą, będzie ciekawie. Motruner bił na serwerek. O kurde, ginę. Dobra, zabijamy je, moi drodzy, zabijamy je. Nie ma co, trzeba je... Przestańcie, pająki. No jest, czekaj, mogę stąd... Nie wyskoczę stąd. Boże, ja zaraz zginę przecież. Halo. Ej, ja serio zginę. Boże! Serio? O! Gdybym nie zjadł, to bym zginął. O, Matruner wyszedł. No przestańcie mi bić! Jezus, co ja zrobiłem? To nie był dobry pomysł, żeby je atakować wszystkie. Dobra, ale udało mi się. Ej, zestresowałem się trochę. Myślałem, że już nie pyknie. Serio. Ja pierdzielę. Ale pech by był. Szybko. Nagrywam odcinek. Nie, Stefan, ciebie ratujemy. Musimy cię wydostać. Jezus, co tu się stało w ogóle? Czekaj. Andrzej, uciekaj. Już. Wyjście masz. Chodź, tędy. Dobrze. No i chodź, Andrzej. Dobrze, chodź. Andrzej, już tu nie... O nie, Matruner znowu wyszedł. Dlaczego? Okej. Okay. Andrzej! Tylko nie zgiń. Dobrze, żyjesz. Jezus, jak dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że tu się więcej... A właśnie, rozstawmy tutaj pochodnie, żeby więcej się tutaj nie respiły żadne jakieś stwory. Nie wiem, skąd się te pająki. Mi się te pająki zbugowały w ogóle na mapie. Ta mapa nie jest tak dobrze dopracowana, którą pobrałem niestety. Nie wiem, coś jest zbugowane. Dobra. Nawet nie słyszałem tych dźwięków, to było jakieś dziwne. Ale okej, moi drodzy, że jest wszystko okej. Czyli zrobiliśmy tak jakby pierwsze zadanko, tak? Pierwsze zadanko jest gotowe, moi drodzy, z mojej stronki, także jest ekstremalnie. Drop z potworów, mamy to, okej, czyli mamy 22 nici, 9 oczków, oczęt, tak? Można, oczęt, tak chyba można powiedzieć. Zostawiamy to w skrzynce, okej, kolejne zadanie czytamy. A znowu wyszedł, nie, no ją zbugowane. Drugie zadanie na dzisiaj. Za tobą, za choinkami, czyli to są te, co widzieliśmy, moi drodzy, już. Te takie okręgi jakby. No to już widziałem ogólnie wcześniej. Masz punkty, przez które masz przelecieć elytrą. Jeżeli już przelecisz przez nie, masz je przy okazji spalić. Aha, czyli jak przelecę przez nie, to mają zniknąć tak jakby one. Czyli mam je spalić, a mam zapalniczkę. Jeżeli masz, by nie zostawić żadnych śladów po tym, na koniec. Czemu Matruner ciągle wychodzi i wychodzi? Aha, nie wiem, zbugowany, nie wiem, o co chodzi. Jeżeli już przelecisz przez nie, czyli nie możemy zostawiać żadnych śladów właśnie, jak to spalimy. I na końcu czeka na ciebie bardzo ważna informacja. Oj, tu jest już nie przeczytałem tej skrzynki. Tu jest zapalniczka do spalenia punktów, czyli tych okręgów. Tak mi się wydaje, okej. Zjedzmy sobie szamkę, bo teraz będziemy lecieć, moi drodzy. Czyli będzie grubo. Dobra, to już zostawiliśmy na szczęście, okej. Czyli będzie gruby odcinek dzisiaj. Ja się boję, że co to za informacja była. Bo przed chwilą mi on dał informację taką, że no, jak będę robił jego zadanka, to palionowice nie będą się stawiać czerwone. Proszę bardzo, co jest za mną? Oczywiście, najlepszy budynek na palionowicach zmienia się, kurde, w zarazę czerwono-czarną. Ale okej. Zaczynamy lecieć, moi drodzy. To będzie ciężkie, mi się wydaje, dobra, weźmy to. I wydaje mi się, że jak to będziemy przychodzić, to będzie w miarę ciężkie. Nie wiem, czemu tak o kurde, wyrzuciłem swoje pochodnie. Dobra, trudno. To nas nie interesuje, moi drodzy. Lecimy. Okej, przelecieliśmy. I tu jest strzałka dalej, ale dobra, musimy się i tak wrócić, bo musimy je spalić. A przy okazji, w sumie, jak przelecę przez nie... Poczekaj. Oła, jeju. Dobra, przeleciałem. Ale okej, to ja mogę... Ten akurat jest prosto spalić. No mogę tak spalić, fajnie. Okej, to się spali już samoczynnie. Okej, superansko. Dobra, musimy wejść jeszcze raz, ale ja będę musiał lądować chyba na tym. O Jezus, to będzie ciężkie. Ja będę musiał lądować na tych punktach. Okej. To będzie serio ciężkie. Jezus, to będzie fatalne. Dobra. Ja mam plan. Okej. Dobra, ja mam plan, moi drodzy. Patrzcie, tak. I spalimy to w locie.
Okej, udało nam się. Dobra, lecimy po następny. To jest to będzie trudniejsze niż myślałem. O. Dobra. Ekstra. Mamy ten. Nie wiem czy to, bo pokazali prawie wylądowałem na to. O nie! Jezu, zginąłbym. To jest ciężkie, spalone jest? Dobra, tam już nic nie ma, tutaj się pali. O nie, zgasnęło. O nie, będziemy musieli ręcznie to potem zniszczyć. Dobra, tu się pali, mam nadzieję, że to się... Nie, no nie wiem, czy to się zjara. Znaczy ten na pewno. Kurde, nie gadajcie, że po jednym klocku to zostanie. Dobra, nieważne. Jakoś to zrobi, jakoś to zdziałamy. Kurde, nie umie teraz wylecieć. Dobra, wiecie co, ja się podbuduję, żeby mieć łatwiejszy start. Bo jeszcze nie nauczyłem się tak dobrze tym latać, żeby... Kurde. To będzie ciężkie. Dobra. Lecimy. Dobra, Jezus, tu się nie spaliło to wszystko. Ale to będzie fest ciężkie. Dobra, ja to niszczę ręcznie już. To już mogę, to zniszczę ręcznie. Pyk, 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 pyk. Okej, spalimy strzałeczkę. Dobra, tu się przestało palić. Dobra, podpalimy, lecimy dalej. Tu muszę, kurde, nie trafiłem. Musimy trafić najpierw, a dopiero... Ale ja zmarnuję dużo fajerwerek. Przelećmy przez te trzy i je spalimy. Ale się fajno, o nie, nie, nie. O, przelecie, mogłem zostać tam. O, woda! Dobra, na szczęście, zginąłbym. Okej, czyli te trzy mogę zniszczyć w takim... To jest głupie zadanie w ogóle, przelecieć, a potem to spalić, żeby tego nie było. To jest głupie. Ale dobra, zróbmy to, jak nam kazali. Jak nam każą, no to musimy. Bardziej nie wiem, czy to jedna osoba bardziej każe, nie? W ogóle ciekawe, czy to jest właśnie jedna... O nie, przestało się palić. Nie, 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 nie. Okej, no to spalmy to normalnie. Dobra, ja muszę zrobić tak. Fajnie, ja dużo fajerwerek dzisiaj zmarnuję, no, na takie coś. Fajnie, fajnie. Ale muszę wykonać, bo ja nie chcę, żeby moje palionowice zostały zniszczone. W ogóle, tak naprawdę to nie powinienem robić tych zadań, bo on mi je zadał i... A, nieważne widzowie, denerwuje mnie to. Ja nie chcę mieć zniszczonych tych palionowic. Dobra, i spalimy jeszcze kawałek. Mam nadzieję, że to się spali całe, bo kurde, denerwuje... O nie! Jo, nie mogę. Co za głupie zadanie. Ja przez co przelecę chyba najpierw, a dopiero potem... To spalimy na samym końcu, moi drodzy. Dobra, walić to, moi drodzy. Spalimy to na samym końcu. Przelecieć i spalić. Dobra, to już przeleciałem zresztą. Dobra, przelatujemy tędy. O, nie! Dobra, muszę jeszcze raz. Pyk, okej, przelatuję. Tu jest kolejne. O, tu jest jakieś grubsze to. O, jakaś tabliczka jest. Nie, nie doleciałem. Dobra, dobra, dobra. Lecz lecieć. O! Wylądowałem, dobra, udało mi się. To możemy od razu spalić w sumie. Te dwa okręgi mi zostały. Leć przez cały czas teraz prosto. O nie, ciemno się robi, ja nie będę widział tych. A dobra, to jest oświetlone, to będę jednak widział. Okej, to zbierzmy, muszę lecić przez cały czas prosto. Czyli od tego jak tam jest, to czyli tam. Tak mi się wydaje, tak było w tabliczka ustawiona. Okej, podpalę to całe. O nie, zapalniczka mi się kończy. Ej, niedobrze jest, dobra, ja nie będę aż tak marnował tej zapalniczki. Mam nadzieję, że tam dużo okręgów już nie będzie. Okej. Dobra, lecimy przed siebie, moi drodzy. Nie wiem, jak daleko mam lecić przed siebie teraz, bo nic nie było napisane, tylko było napisane, żebym leciał przed siebie. No to lecę przed siebie. Okej, tylko ja nie wiem, czy mam patrzeć na dół teraz, czy mam w górę patrzeć, czy będą okręgi. Nie wiem, o co chodzi teraz tak naprawdę. O, wioska jest. Może do wioski. Dobra, lecimy prosto, tak jak nam kazali. Lecimy prosto, lecimy. O, jest coś, dobra. Czyli no, mamy szczęście, że do wioski nie polecieliśmy. Co to jest? O, to jest w ogóle jakiś patch. Widzisz to? Oła, kurde, bo zaraz zginę jeszcze przez jakiegoś szkieleta. No przestań mnie walić. Ej, nie mogę biegać szybko. Dobra, zabiję ich. Ale przypson. Dobra, jesteśmy tu i nie wiem, tu jest taki jakby teren zaznaczony. Widzicie, taki kwadrat. Kwadrat, prostokąt. Ale nie wiem, co to jest. Tam zaraz polecimy, tylko wygląda to groźnie dosyć. Jak jakaś pułapka, więc się tego boję. Ale dobra, wlatujemy, bo nie wiem, co tu zrobić. Nie wiem, co tu zrobić, tutaj nic nie ma. Okej, lecimy tam do góry. Musimy chyba tam wylądować, okej, tam, no, wygląda to groźnie. O, dobra, wleciałem, wzięło mi troszkę życia, ale żyjemy. Jest dobrze, moi drodzy, okej. Wchodzimy. Nie wiem, czy to też mam spalić, ale chyba też, wszystko mam chyba spalić. Tylko, że zapalniczki nie mam, to będę musiał tu innym razem przejść. Okej, skrzynka. Książka z piórem. Czyli to jest pewnie coś o nie, jest coś napisane, ja już się boję. Okej. Nic więcej tu nie ma, na pewno. Czytamy. Pod tobą, w wyznaczonym przez czerwoną wełnę miejscu, jest ukryta skrzynka z kolejną książką, gdzie jest ważna informacja dla twojego miasta. Już więcej nic nie ma. Jeszcze ta buźka chamska. To mam jeszcze raz sobie przeczytam. Czyli ta czerwona i tam gdzieś jest skrzynka. Skrzynka z książką. Czyli gdzieś w tym polu. Okej, czyli... Okej, dobra. To zabieramy, weźmy tą skrzynkę też, że... Bo to potem ten... Okej. To sobie zabieramy. Nie wiem, mogę tu dać jedną podpałkę, ale nie wiem, czy to się spali. Wątpię.
Okej, okay, no to lecimy na dół i musimy znaleźć w tym polu ukrytą skrzynkę z książką. Dobra. Kurde, tylko nie wiem, czy no jak mam znaleźć, czyli to nie jest raczej, że mam chyba kopać. No nie, na pewno nie. Musi być to gdzieś schowane w jakiś sposób. Patrzmy, bo przy śniegu też może być to jakoś strolowane. Przecież ja po kolei będę leciał. Moi drodzy, po kolei będę leciał z każdym tym. O, matruner znowu wbił. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Okej, okay, tu też nic nie ma jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, o, tu jest jakieś zejście, tu zaraz tam zejdziemy. Dobra, tu żadnych nie ma. Czyli tu jest pusto w miarę. O Jezus. A, spaliło się to jednak, patrz. O nie, jeszcze nie żyjesz. Spaliło się to jednak. Tak, to dlatego mi pochodnie, a mi oświetla drogę. Ja nie mogę, oświetla mi drogę. Przy okazji. O Jezus, zombie z żelaznym mieczem. Ale creepy. Dobra, lecimy dalej. Te pochodnie sobie zostawię, niech sobie tu leżą, bo mi oświetlają drogę. Czyli tutaj na poziomie, bo zaraz tam zejdziemy, nie chce mi się tam wchodzić potem. Tu jest woda, o nie, tu nie jest ten. Nie, no tutaj na pewno nie. Okej, okay, sprawdźmy, czy tu jest. Czy się tam na pewno nie, nie? Nie wiem, jak to może być schowane, naprawdę, bo tam nic nie było napisane. Czy jak nic nie jest napisane, to obstawiam po prostu, że mam ją znaleźć, nie? Ale nie, no na stówę to będzie gdzieś. O Jezus, spadłem tu już. Nie sprawdziłem jeszcze tam. A tutaj jest gdzieś? Tu w górę może, właśnie. Poczekaj. Tutaj? Dobra, czyli tutaj nigdzie nie ma. Tu u góry? Tu są jaskinie, nie. Proszę, powiedz, że nie. Dobra, to jest koniec jaskini, dobra. Czyli tutaj nie ma, czekajcie, wezmę z pochodnie, żebyście widzieli cokolwiek. Okej, bo się ciemno robi. Tutaj nic nie ma, dobra. Wejdźmy tam, wejdźmy, skoczę. Doskoczyłem. Czy jest tutaj coś? Nie wiem, czy tu mogę iść, czy tu jest... Okej, to jest jakiś gruby tunel, ale obstawiam, że to jest niemożliwe, żeby to w takim tunelu było. Nie, no nie może... O kurde, krypcio. Dobra, zabite. Nie, obstawiam, że w takim tunelu na pewno nie, bo to było zabarykodowane. Nie umiem tego powiedzieć, czajcie. Dobra, to jeszcze raz, no zostawiamy to tak jak było. No, było zabarykadowane. Jezu, ciężkie słowo. Okej, okay, tu byliśmy. Czyli tutaj nic nie ma u góry, schodzimy na dół w takim razie. Tu jest woda. W wodzie nic nie ma. Nie, no nie wiem. Nie, nienawidzę szukać, jak potem nie znajdę, to jest przypał, bo naprawdę nie wiem, gdzie potem szukać. Przejrzałem wszystko. Jest! Mam ją! Pa! Easy! Była schowana pod wodą, fajnie. Nie mam pojęcia, co bym zrobił, naprawdę. Nie wiem, co bym miał zrobić. Ja nie wiem, czy miał szukać tam u góry. Dobra, na szczęście znaleźliśmy. Mamy, moi drodzy, kolejną książkę z piórem. Zabierzmy tą skrzynkę. Kurde, jak ona była schowana, chamsko. Ja nie mogę. Bo w najbardziej jakimś, kurde, miejscu. W sensie, to było niby najbardziej wiadome miejsce przez to, że... Można tam schować niby coś jednak, a... Niby każdy będzie myślał, że ciężko znaleźć, ale jednak łatwo schować, także daliśmy radę. To mnie tylko cieszy. Okej, wyjdźmy teraz stąd jakoś i przeczytajmy to u góry. Proszę bardzo. Mogę wylecieć zresztą, co ja robię? Mogę zresztą wylecieć. Okej. O kurde. To się nie spaliło. Dobra, tu przelecimy, moi drodzy, innym razem. Wracajmy już do Palionowic. Idziemy przeczytać tę książkę. Nie wiem właśnie, o kurde, mogę... Dobra, zostańmy tu. Bo ja nie wiem, czy ta książka nie będzie coś o tym, że przy tamtym miejscu. O Jezus, jakie długie. Jakie długie. Twoje miasto, nieważne, czy będziesz robił zadania, czy nie. O nie, to jest ta informacja. Czy nie, i tak stanie się czerwone. Za kilka dni, za tydzień lub... O nie. Czyli widzowie... Ja nie mogę, całe Palionowice, nieważne czy będę robił zadanka czy co, to i tak będą czerwone całe za niedługo, czarno-czerwone. Lecz jeśli będziesz wykonywał zadania, które ci polecę, to miasto nie zostanie zniszczone, a potem będziesz mógł je odbudować z powrotem. Na zielono zresztą. Sam widziałeś, że twój drapacz chmury robi się powoli czerwony. No, jestem ślepy, nie widziałem wcale, ale dziękuję za informację, także lepiej współpracuj. Widzowie, ciężko będzie. No całe, czyli informacja jest taka, i to jest chamska informacja, moi drodzy. Dowiedzieliśmy się właśnie, że całe Palionowice zostaną przemalowane na czarno-czerwono. Calutkie, nieważne który budynek. Nie, no może to potrwać 2 tygodnie, nieważne ile, ale... O Jezus, ale statek też, ja... To jest jakieś chamstwo. Dobra, będę musiał potem tu po odcinku jeszcze popalić te wszystkie rzeczy, bo tego będzie za dużo, nie? Nie, moi drodzy, kończymy chyba odcinek. Ja jestem zaskoczony, jestem szczęśliwy, że znalazłem przynajmniej tą skrzynkę z tą informacją, bo jakbym nie znalazł, to
To by była lipa, tu jest ten osioł jeszcze. Łoś. Okej, czyli to już nie ma, nic się nie respi. Okej, nic się nie respi. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nie wiem, golem tam tańczy. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Nie wiem, co będzie dalej. Trzymajcie się i elo.